13 lat temu, 29 grudnia 1989 roku, rozpoczęliśmy przebudowę z ulicy Słowackiego. Zaczęliśmy od odcinka leśnego między Rondem de la Salle a Ikeą. Zaczęliśmy wtedy bez wsparcia Unii Europejskiej, bo jeszcze Polska nie była członkiem Unii Europejskiej. Zaczęliśmy sami. Później jeszcze sami zbudowaliśmy odcinek przy Ikei. No i później w końcu Polska znalazła się wśród członków Unii Europejskiej i dzięki jej podatnikom i podatnikom Gdańska, budżetowi miasta, wybudowaliśmy kolejne odcinki tej potrzebnej trasy łączącej port lotniczy z portem morskim.